Naszbór. Nie nagrywaliśmy nic już bardzo długo. Myślę, że jest okazja. To jest pierwsze wyjście w teren Kiry po szczeniakach. Dochodzi teraz do siebie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy sezon na bażanta. Mam nadzieję, że psy wspólnie popracują. Kira, tak jak widać, już praktycznie rzecz biorąc doszła do siebie po szczeniakach. Zostawiliśmy jedną z tego miotu Montanę, ale ona już nie karmi, także to też jej dobrze zrobi wyjście w taki teren, bo trochę głowa jej będzie inaczej pracowała i będzie zapominała o szczeniakach. Ruszamy na polowanie w zaprzyjaźnionym kole. Tutaj pozdrowienia dla łowczego Michała i innych kolegów z tego koła. Także w dniu dzisiejszym planujemy tylko popracować z psami, może wygnieść kilka kogutów. Zobaczymy, co Święty Hubert będzie nam darzył. Tak. Zostaw. Podnieśliśmy kozę z dwoma koźlakami. No oczywiście nie jest naszym zamysłem polowanie z podchodu na kozy. Dlatego psy cofnąłem, ponieważ nie zależy nam na tym, żebyśmy z psami polowali na sarn. Także psy fajnie poczuły, podniosły, ale nie poszły dalej za zwierzyną, tak jak je przytrzymaliśmy. Dawaj. Kolejny dzień chodzenia za kogutami. Udało nam się pozyskać dopiero pierwszego, przy trzecim tak na dobrą sprawę wyjściu. Dzisiaj wyjście popołudniowe. Jeszcze mamy z godzinę polowania. Może się uda coś jeszcze podnieść. Psy fajnie pracują. Jawa jak zawsze, profesorek. Idziemy. Kura? Dobre pies, tak. Dobre pies. Mieliśmy tam kozła przed chwilą, no i suka stanęła, bo wie, że jest zawsze odwoływana, bo nie oczekujemy tego, żeby nam za kozami czy kozłami one w jakikolwiek sposób goniły, czy je wypychały skądkolwiek, bo nie na tym polega praca takiego psa na takiej nawódź. Dawaj. Wiem, że coś tu było na 100%. Patrz, łączę się jakby tutaj.